co za gość z nami? I to prosto z Paryża, tak jak mówiliśmy wcześniej, prosto z premiery Bożego Ciała w Paryżu, Jan Komasa. Janku, czy ty już się otrząsnąłeś po powrocie z Hollywood? Jeszcze nie. Ale jest to doświadczenie zmieniające życie, myślisz? Myślę, że to jest po prostu dużo większa impreza niż nasze Orły i Gdynie, ale myślę, że ten sam ładunek emocjonalny. No, troszeczkę jest chyba większy jednak. Większy oczywiście, ale nikogo się nie zna. Znaczy, zna się z ekranu, ale jakby... Ale jakieś poważne rozmowy z ludźmi, producenci, coś się zaczęło? Dużo. Znaczy, ja miałem te wszystkie poważne rozmowy wcześniej. Rzeczywiście na Oscarach. Nikt nie ma czasu, wszyscy się spotykają na chwilkę, shake hand i lecą dalej, no bo jest dużo imprez na mieście, więc wszyscy chcą się na te imprezy wybić i potem zrobić sobie selfie i tyle. Każdy czeka na tego Oscara i Oscar w tym roku zasmuciło Hollywood, bo Hollywood dostał ich najmniej. Najwięcej dostał ich koreański reżyser za film Parasite. No i ten bardzo ciekawa emocja tam była za kulisami. Właśnie jaka? No myślę, że przede wszystkim taka emocja nadciągających nowych czasów, kiedy świat zaczyna się globalizować i publiczność i krytycy zwracają się na przykład w stronę Azji. I te filmy pewniaki, które zrobił Tarantino, z bardziej gwiazdorskiej obsady już się nie dało zrobić. Film, który zrobił o Hollywood, więc też już się bardziej hollywoodzkiego filmu nie dało zrobić, więc liczyli na Oscary. Ta cała część Sony Pictures, jak usiedli, to potem na imprezie po Oscarowej na balu gubernatorów, to tam dało się wyczuć, że każdy tylko usiadł na jedną herbatę czy kawę i wszyscy chcieli uciekać. I to początek nowej epoki może trochę i w polityce, tak, i w kinie się okazuje. Tak, takie było uczucie. No on takie się było uczucie. Już w zeszłym roku Roma, prawda? Święciła triumfy, też to się nie za bardzo podobało. Nie wygrała tej głównej nagrody, ale jednak najpoważniejsze nagrody wygrała. No i w tym roku faktycznie niesamowity triumf Parasite. Ale o tobie, a nie. Tak. Dlatego, bo że wiesz, co, poczekaj, prawda, bo... że twoi przyjaciele, tylko chcę zapytać, bo byłeś tam z Bożym Ciałem. Tak. Ale wielu twoich bliskich znajomych mówi, że ty sam jesteś jeszcze bardziej przywiązany i to jest jeszcze dla ciebie ważniejszy film, ten, który w kinach w piątek, Sala Samobójców Hater. No, Sala Samobójców Hater jest filmem, który jakby trochę opowiada trochę o środowisku, które znam, w którym się wychowałem, wielkomiejskie, duże środowisko. Jest to jednak mi o wiele bliższe niż środowisko malutkiej wioski z Bożego Ciała. Sala Samobójców Hater opowiada o tym, w czym żyję na co dzień, czyli taka nasza bańka, nazywana przez wielu lewicowo-liberalna, tak naprawdę bańka, w której się mieszają wszelkie możliwe wpływy. I to jest taka moja trochę fantazja o tym, co by było, gdyby twój najbliższy znajomy lub znajoma lub najbliższy przyjaciel okazał się kimś, kto ci niszczy życie. I tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby tylko z tego jednego zdania stworzyć cały film. Jurek Kapuściński, producent Sali Samobójców pierwszej części, po pewnego dnia chciał się ze mną spotkać i powiedział, że na spotkaniu, że słuchaj, co by było, gdybyśmy my zrobili jeszcze raz film o tym samym, co było, w tym samym uniwersum, ale tym razem, żeby film się nazywał Hater. Powiedział tylko tytuł, niech się nazywa Hater, a resztę wymyśl. No i tak powstała historia. Ty wymyśl, ty i Mateusz Pacewicz, bo to już wasza druga współpraca, scenarzysta. Słuchaj, ja obliczyłam, że Mateusz tak 18 lat miał, jak zaczął pisać Boże Ciało, 26, jak razem tworzyliście Hatera, a to jest film, no, bardzo poważny, profetyczny. Teraz o tym pewnie powiemy, ale masz takie zaufanie do tak młodego scenarzysty, jakim jest Mateusz. Ciekawa współpraca. A Janek jest daleki od emerytury jeszcze. Tak. Chociaż Mateusz jest, wydaje się, młody. Mateusz jest strasznie dojrzały i kiedy dostałem pierwszy scenariusz Bożego Ciała, to myślę, nie wiedziałem, ile ma lat. Zacząłem go pouczać w moim e-mailu do niego z powrotem, w moich uwagach, że młodzi ludzie słuchają innej muzyki i jakby... I potem się okazało, że jemu bliżej jest do matury niż mi, zdecydowanie bliżej. Z Mateuszem mamy świetny przelot, bardzo dobrze nam się razem rozmawia. Przez to, że ja jestem jakby na czele fali, bo jestem reżyserem, pracuję z ludźmi, potem jest zespół, aktorzy i tak dalej, więc ja pewnych rzeczy nie widzę. Mateusz stoi trochę z boku i doskonale ma taki radar rozkręcony do niemożliwości. Widzi wszystkie niuanse, niebezpieczeństwa i tak dalej. Jest bardzo czuły
na detal i potrzebuję takiego partnera. Janek, powiedziałam o tym, że film jest profetyczny i nie bez przyczyny to mówię, bo powiem szczerze, że miałam wczoraj dreszcze, kiedy oglądałam ten film i podeszła do mnie pani z produkcji i powiedziała, że wyście skończyli ten film na miesiąc przed śmiercią Pawła Adamowicza. I to jest niesamowite, bo ja myślałam, że było odwrotnie, że wyście się troszeczkę kierowali tym, co się wydarzyło w rzeczywistości, a było wręcz odwrotnie. Co więcej, zgadzają się nawet imiona głównych bohaterów. Nie miałeś takiego, jak wydarzyły się te tragiczne wydarzenia w Gdańsku, nie miałeś takich troszeczkę lęków, że zaczynasz przewidywać przyszłość? No to mi się zdarzyło parę razy już wcześniej, bo film, jeżeli się robi film o współczesności i chce się trochę zrobić taką fantazję na temat współczesności, czyli się bierze to, co jest teraz i trochę się to ekstrapoluje i się dociska, co by było, gdyby to, co jest teraz, było po prostu większe, to często po prostu rzeczywistość podąża za swoimi, jest konsekwencją tego, co było wcześniej. Nie spodziewaliśmy się, że do premiery Hejtera to się w ogóle wydarzy, co mamy w filmie. Wzięliśmy tę naszą polaryzację codzienną, to, że jest tyle nienawiści, że internet amplifikuje to, że internet tak jest taką tubą dla wielu osób. I wzięliśmy to, co po prostu było w komentarzach, ale też w wypowiedziach polityków i mainstreamowych i tak dalej, nie tylko polityków, celebrytów i tak dalej, no jakby wszyscy żyjemy coraz bardziej w społeczeństwie hejtu i docisnęliśmy to do końca, czyli doprowadziliśmy to do tego, co jest w naszym filmie, żeby nie zdradzać jednej z najważniejszych scen na końcu. I to w jakiejś formie, w okropny sposób wydarzyło się 3 tygodnie po zakończeniu zdjęć. Jak zobaczyłem, jak tylko usłyszałem, jak mi się pojawiło właśnie gdzie, w internecie, ta wiadomość, to od razu wszedłem na YouTube, bo wiem, że zabójstwo Pawła Adamowicza wydarzyło się podczas światełka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i było to oglądane przez wiele osób, więc na pewno ktoś to wrzucił na YouTube. Więc od razu wszedłem w internet i zobaczyłem pierwsze rzeczywiście świeże nagranie dopiero co i zobaczyłem tego człowieka i mnie ciarki właśnie przeszły, bo no u nas scena jest inna, ale o podobnej wadze, więc... Janku, tu się kończy nasza opowieść w Dzień Dobry TVN, ale opowieść tego filmu, twoja opowieść dopiero zaczyna. Sala samobójców, Hejter, wstrząsający film, który jest lustrem przestawionym trochę każdemu z nas tak naprawdę. Od piątku w kinach od 6 marca. Bardzo ci dziękujemy. Gratulujemy Dziękuję Bożego za. Ciała. Gratulujemy Hejtera. Bardzo namawiamy na zobaczenie tego filmu, bo każdy powinien. Zapraszam. I czekamy na kolejne.